Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym filmie. Słuchajcie, dzisiejszy temat kieruję głównie do osób, które są tutaj nowe, które dopiero poznają temat minimalizmu. Pomyślałam, że fajnie byłoby stworzyć takie wideo, w którym zbiorę takie moim zdaniem 7 najważniejszych elementów minimalizmu. Oczywiście zachęcam każdego, kto ma ochotę, żeby sobie go obejrzał. To będzie takie podsumowanie, ale też równocześnie wprowadzenie do tematu. Podobny film, to znaczy minimalizm dla początkujących, nagrałam około 2 lata temu, ale no prawda jest taka, że do tych starych filmów już nikt nie zagląda, to była zupełnie inna jakość, więc wpadłam na pomysł, żeby właśnie dać Wam coś takiego, co być może rozjaśni Wam już na samym początku, o co chodzi w tym minimalizmie, co jest ważne. Oczywiście to jest moje subiektywne zdanie, każdy może mieć inne, dlatego jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was do oglądania. Minimalizm ma być narzędziem, które pomoże nam lepiej uporządkować nasze otoczenie, ale zanim do tego przejdziemy, warto ustalić sobie kilka rzeczy. Po pierwsze, jakie są nasze priorytety, wartości, co chcielibyśmy poprawić lub zmienić, co jest dla nas ważne, na czym chcemy skupiać swoją uwagę, no i oczywiście, dlaczego w ogóle chcemy zacząć wprowadzać minimalizm. Ogólnie myślę, że warto poznać odpowiedzi na te pytania, nie tylko w odniesieniu do minimalizmu, ale po prostu też do naszego życia, bo dzięki temu po prostu łatwiej będzie nam podejmować decyzje w oparciu o nasze priorytety. Natomiast dlaczego to jest ważne akurat w tym przypadku? Ano dlatego, że jeżeli nie będziemy mieć jasności co do tego właśnie, co jest dla nas ważne, no to skąd będziemy wiedzieć, czego się pozbyć, co zachować, co zmienić, co poprawić? Bez tej wiedzy wszystko wydaje się ważne, wszystko się przyda, mimo że coś nam podpowiada, że nie tak nie do końca, to i tak czujemy takie rozdarcie we wszystkich kierunkach niemalże, które nie pozwala nam się skupić i szczerze zadecydować. I to właśnie dlatego czujemy, że to nasze życie jest zagracone, bo nie wiemy co i jak odpuścić. Co więcej, brak tej wiedzy może spowodować, że zaczniemy przesadzać, pozbywać się wszystkiego jak leci, a potem okaże się, że postąpiliśmy zbyt pochopnie. Dlatego moja rada jest taka, żeby zanim cokolwiek zaczniecie odgracać, pozbywać się różnych rzeczy, zadać sobie pytanie, co jest dla mnie naprawdę ważne, albo co jest dla mnie najważniejsze. I być może no, ta odpowiedź nie przyjdzie od razu, bo wiadomo, na to też potrzeba czasu. Natomiast uważam, że to jest taki ważny krok, który z czasem może nam sporo rozjaśnić. Kolejny element to jest coś, co myślę, że nikogo nie zaskoczy, czyli odgracanie naszej przestrzeni. Tej materialnej, ale również i niematerialnej. Materialna, no to wiadomo, są to przedmioty, które zgromadziliśmy przez lata, są to rzeczy, którymi się otaczamy na co dzień, a niematerialna to już powiedzmy, że jest taki wyższy level i to są różne negatywne relacje, emocje, nawyki, po prostu rzeczy, na które poświęcamy swój czas, swoją energię, a wcale tego nie chcemy. Czujemy, że to nie jest dla nas dobre. Ja chciałabym się skupić bardziej na tej części materialnej, akurat w tym przypadku, dlatego że no, ta niematerialna sfera powiedzmy, że może wymagać też pomocy z zewnątrz. Czasami po prostu siedzą w nas takie emocje, takie uczucia, z którymi nie do końca jesteśmy sobie w stanie pomóc sami. Ja nie mam w tym doświadczenia, więc jedynie jeśli już to mogę doradzać sama sobie. A wracając, wszystko co posiadamy, można powiedzieć, że opowiada historię o tym, kim jesteśmy i kim naszym zdaniem powinniśmy być. Dlatego pozbywanie się rzeczy bywa tak trudne. Nie jest łatwo odpowiedzieć sobie szczerze na pytanie, czy ja faktycznie tego potrzebuję. W takich momentach nasze myśli często krążą wokół wstydu, poczucia winy, rozczarowania, niepewności, zwątpienia czy nawet strachu przed tym, że dana rzecz może się jeszcze przydać. Co jeśli wyrzucę, a za miesiąc nagle okaże się, że ja bym chciała tą rzecz użyć i już jej nie będzie. Co jeśli postąpię zbyt pochopnie? Będzie to oznaczało, że zmarnowałam nie tylko pieniądze, ale również potencjał tej rzeczy. No bo przecież kupiliśmy tą rzecz z konkretną intencją, nadzieją czy zamiarem, a nawet jej nie użyliśmy. Dlatego odwracanie z poziomu tych emocji jest raczej skazane na porażkę, dlatego że one nas po prostu blokują. Ja polecam podejść do odwracania raczej pozytywnie, spróbować odłożyć na bok te negatywne emocje, które gdzieś tam próbują się przecisnąć i potraktować to jako taką dobrą zmianę, dzięki której zyskamy, a nie stracimy. No bo przecież zyskamy więcej czasu, więcej ładu, więcej przestrzeni. I na moim kanale w playliście Minimalizm znajdziecie wiele filmów, w których właśnie mówię o tym, jak można właśnie podejść do tematu sprzątania, pozbywania się rzeczy, odgracania. Mówię tam między innymi też o rzeczach sentymentalnych, które są szczególnie trudne i wiele osób ma z nimi problem.
Dlatego jeżeli chcecie bliżej poznać ten temat, a jeszcze nie oglądaliście tych filmów, to zostawiam Wam link w opisie. Żyjemy w bardzo szybkich czasach, gdzie wszystko ma być na już, a najlepiej na wczoraj. Ludzie żyją od weekendu do weekendu, praca, dom, rodzina i nie ma w tym wszystkim czasu na odpoczynek, na rozwijanie swoich pasji, na budowanie relacji, czy po prostu zatrzymanie się chociaż na chwilę. Żyjemy, sorry za wyrażenie, ale po prostu idealnie tutaj pasuje, w kulturze zapierdolu. Ciągle słychać głosy, że ludzie nie mają na nic czasu, że dosłownie nie mają czasu na przeżycie życia, co jest bardzo przykre. Natomiast wydaje mi się, że to nie zawsze jest tak, że nie ma innego wyboru, tylko po prostu czasami go nie dostrzegamy. Te wszystkie problemy, które składają się na brak czasu, oczywiście są realne i jakby ja absolutnie nie chcę ich bagatelizować, ale to, że niektóre rzeczy są poza naszą kontrolą, nie oznacza, że wszystko jest. Czy przypadkiem część tego stresu, przytłoczenia czy braku czasu w naszym życiu nie jest tak naprawdę wynikiem takich nierealistycznych oczekiwań i prób zadowolenia innych ludzi? Czy to nie presja, którą wywieramy często sami na sobie, żeby zrobić wszystko to, co sobie skrzętnie zaplanowaliśmy i zapisaliśmy na liście rzeczy do zrobienia? Ile jest takich rzeczy, które robimy, no bo w sumie od zawsze je robiliśmy i mamy takie przeświadczenie, że musimy, ale no, prawda jest taka, że nawet specjalnie się nad tym nie zastanawialiśmy, nie zadaliśmy sobie takiego szczerego pytania, czy to prawda, że ja faktycznie muszę to robić, czy być może właśnie robię to z przyzwyczajenia. Ostatecznie ten bałagan w naszych harmonogramach czy listach rzeczy do zrobienia aż tak bardzo nie różni się od tego bałaganu w naszych domach. Ciągle jesteśmy zajęci, ale też ciągle próbujemy robić więcej i wydaje mi się, że dzieje się tak, dlatego że często kierujemy się jakimiś takimi naszymi lękami, obawami, przekonaniami czy negatywnymi myślami, które po prostu nas do tego popychają. Czasami ciągłym działaniem próbujemy też udowodnić coś sobie czy też innym, zyskać aprobatę, szacunek, miłość, pochwałę czy zadowolenie. Prawda jest taka, że zawsze będą rzeczy, których nie będziemy w stanie zmienić, ale z drugiej strony jest też wiele, które możemy. Ale z jakiegoś powodu tego nie robimy. Więc myślę, że zamiast dopisywać kolejne rzeczy do listy do zrobienia, warto sobie zadać kilka pytań. Na przykład dlaczego i dla kogo to robię? Czy naprawdę nie mogę zrezygnować? Czy jest to dla mnie ważne? I przede wszystkim, czy mi to służy? Zacząć pracować nad asertywnością, nad umiejętnością odmawiania, czy to ludziom, czy to sytuacją, wydarzeniom, próbować uwolnić się od tego poczucia winy, które niestety, ale większość z nas w dalszym ciągu czuje. Bo wtedy ta jakość życia jest zupełnie inna, kiedy zaczynamy też właśnie myśleć o swoim samopoczuciu, a nie tylko o tym, co pomyślą inni. Kolejnym ważnym elementem minimalizmu jest ograniczenie takich nieprzemyślanych, impulsywnych zakupów. Nie chodzi tylko o to, żeby pozbyć się zbędnych rzeczy, ale również, żeby nie zagracić ponownie tej przestrzeni, którą chwilę wcześniej ogarnęliśmy. Niestety konsumpcja i kupowanie nowych rzeczy ma się bardzo dobrze w dzisiejszym świecie. Z każdej strony jesteśmy kuszeni, by kupić nowe ubrania, buty, akcesoria, kosmetyki, dekoracje do domu, nowy samochód i wiele, wiele innych rzeczy, które według reklam i mediów są nam niezbędne do tego, żeby wieść szczęśliwe życie. I niestety, ale jest taka tendencja, że ludzie kupują często właśnie, żeby sobie coś zrekompensować, poczuć się lepiej, sprawić sobie przyjemność, udowodnić coś sobie czy innym. Więc zakupy dzisiaj nie sprowadzają się tylko do potrzeby, ale też są środkiem do poprawienia sobie nastroju, samooceny czy statusu społecznego. I o ile w jakichś rozsądnych ilościach zakupy są ok, to jednak wiele osób straciło nad tym kontrolę i kupują nałogowo. I bez względu na to, ile kupią, zawsze im mało. Na liście zakupów zawsze jest jeszcze jedna rzecz, której im brakuje do szczęścia. I właśnie przez to nasze domy są dosłownie wypchane po brzegi masą najróżniejszych rzeczy, które wydawały się niezbędne, a ostatecznie i tak zbierają kurz, zabierają nam miejsce nieużywane od miesięcy czy nawet lat. I tak naprawdę większość z nas albo borykała się, albo w tym momencie się boryka właśnie z tym problemem. I jak można się domyślić, ten temat zakupów na pozór błahy ma też drugie dno. I moim zdaniem najważniejsze jest właśnie dotarcie do sedna problemu. Do tego, co popycha nas do kupowania, jakie emocje, wątpliwości, kompleksy czy nawyki sprawiają, że gromadzimy i trudno nam przestać. Generalnie rzeczy dają nam poczucie bezpieczeństwa. Kiedyś, żeby przetrwać, trzeba było mieć odpowiednie przedmioty. Więc to jest też poniekąd takie działanie instynktowne, tyle że
wyrwało się nieco spod kontroli. I oprócz tego wszystkiego, co już na temat kupowania powiedziałam na tym kanale, to jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której chciałabym wspomnieć. A mianowicie, kiedy poczujecie taką dużą potrzebę kupna czegoś, to zastanówcie się przez chwilę, jaką historię opowiadam sobie o tym, jak ten przedmiot zmieni moje życie. I czy to jest prawda, czy na siłę wymyślam sobie argumenty. Tylko my sami możemy zadecydować o tym, jak wydamy nasze pieniądze, ale dzięki świadomości naszych pobudek, powodów, dla których chcemy kupować, łatwiej będzie nam podejmować decyzje w oparciu o nasze wartości i potrzeby. To, o czym na co dzień niestety zapomina większość z nas, to docenienie tego, co już mamy. Skupiamy się na tym, czego nam brakuje, co jeszcze pasuje kupować i nie ma w tym miejsca na docenienie tych wszystkich rzeczy, których używamy każdego dnia. Na pewno kojarzycie taką sytuację, gdzie kilka dni po nowym, wyczekanym, takim ekscytującym zakupie nagle o nim zapominamy. Bo pojawiło się coś innego, coś nowego, coś ciekawszego, ładniejszego. Na przykład kupiliśmy jakąś super fajną w momencie zakupu torebkę, ale u koleżanki zobaczyliśmy lepszą, ładniejszą, droższą. I ta nasza już traci w oczach, dlatego że nie jest taka super jak ta koleżanki. Niestety, ale dopóki nie nauczymy się cenić i być wdzięczni za rzeczy, które mamy już teraz w tym momencie, dopóty będziemy wpadać właśnie w to błędne koło ciągłego poczucia braku, niezadowolenia, błędne koło porównywania się z innymi. I wierzcie mi, że zmiana podejścia i praca nad tym, żeby zacząć zauważać te dobre rzeczy, które są w naszym życiu, w naszym otoczeniu, może naprawdę bardzo wiele zmienić. Przede wszystkim uwolnić od takich natrętnych myśli dotyczących tego, czego nam brakuje, czego jeszcze nie mamy, bo to też popycha, słuchajcie, za sobą inne konsekwencje, jak na przykład praca ponad siły, robienie niezliczonej ilości nadgodzin tylko po to, żeby sprostać na przykład swoim zakupowym wymaganiom. Życie, które realizujecie, jest wasz czy innych ludzi? Czy żyjecie zgodnie z waszymi priorytetami, czy podporządkowujecie się do tego, co zostało wam narzucone? To myślę, że są takie jedne z ważniejszych pytań, jeśli chodzi właśnie o takie świadome, intencjonalne życie. Jak już wcześniej wspomniałam, problemem dzisiejszego świata jest to, że wszyscy non-stop gdzieś pędzą. No a to wiadomo wywołuje presję i poczucie, że nie można zostawać w tyle, że trzeba nadążyć za innymi, jak gdyby istniała jakaś taka uniwersalna i idealna dla każdego zasada na to, jak żyć. No więc ludzie biegną, realizują to, co przez ogół uważane jest za sukces, robią wszystkie te rzeczy, w cudzysłowie, i nadal nie do końca są szczęśliwi, nadal nie czują tego obiecanego spełnienia. Moim zdaniem dzieje się tak dlatego, że ludzie po prostu nie żyją w zgodzie z własnymi wartościami, pragnieniami czy priorytetami. Być może nawet ich nie znają. A właśnie jednym z elementów minimalizmu jest życie w zgodzie z samym sobą, życie takie świadome. Tak świadome swoich potrzeb, swoich wartości i zasad. Jest to też zostanie w tyle, jeżeli to ma nas przybliżyć właśnie do tego życia, jakie faktycznie chcemy wieść. Bez względu na to, gdzie są inni, co robią inni, chodzi o to, żeby kierować się tym, co czujemy i co jest dla nas dobre. I owszem, nie na wszystko mamy wpływ, nie wszystko możemy od tak zmienić, ale nie jest też tak, że w ogóle nie mamy żadnej mocy sprawczej. Tylko po prostu czasami łatwiej jest ignorować i nie zmieniać nic, no bo to zawsze wiąże się przynajmniej na początku dyskomfortem, jakąś taką niepewnością czy stresem. Na moim kanale jest film pod tytułem Dlaczego boimy się zmian? Więc jeżeli Was to interesuje, to polecam obejrzeć, bo on może sporo rozjaśnić, dlatego że jest to tak naprawdę jedna z głównych przyczyn, dlaczego tkwimy w tym starym. No bo właśnie obawiamy się tego, co jeśli będzie gorzej, co jeśli ludzie nie zaakceptują naszej decyzji, co jeśli będzie trudniej, albo na przykład nam się nie spodoba ta nowa rzeczywistość. Jest w nas wiele wątpliwości, no i te wątpliwości nie są bezpodstawne, bo prawda jest taka, że otoczenie nie lubi, kiedy się zmieniamy, kiedy stawiamy na swoim, kiedy stawiamy granice, czy co gorsza, robimy coś innego niż oni. No i to nas po prostu blokuje. Oczywiście, żeby nie było, dotyczy to tych osób, które nie odnajdują się w tym swoim aktualnym życiu, które potrzebują tej zmiany, które czują pustkę i chcą, ale się boją. Minimalizm oczywiście nie jest magicznym rozwiązaniem na wszystko, nic nie stanie się z dnia na dzień o tak, ale może pomóc, dlatego że uwrażliwia na to, co ważne. Sprawia, że zadajemy pytania, zastanawiamy się nad sensem tego, co mamy i co robimy.
Dlaczego to trzymam? Jaką wartość wnosi to do mojego życia? W jaki sposób pomaga mi tworzyć życie, którego pragnę? Życie świadome, intencjonalne nie oznacza, że mamy wymyślony już cały scenariusz. Oznacza, że mamy odwagę podążać własną drogą. Drogą dobrą dla nas, a nie dla innych. Dlatego zastanówcie się nad tym, jak wygląda aktualnie wasze życie, w którym kierunku zmierzacie i odpowiedzcie sobie na pytanie, czy właśnie tam chcecie zmierzać. Wyrozumiałość dla samego siebie jest bardzo ważnym elementem minimalizmu. Zrozumienie, że odgracanie to proces, który u każdego będzie wyglądał inaczej i w zależności od potrzeb będzie też trwał krócej lub dłużej i to jest jak najbardziej okej. To też zaakceptowanie, że nie każdy jest idealny, ale bez względu na wszystko jest wart miłości, szacunku i uwagi. Przypuszczam, że większość z nas ma w swoim domu rzeczy, których nie używa, ba, których nie chce mieć, ale nie potrafi się ich pozbyć, nie potrafi odpuścić. Czuję poczucie winy, że po pierwsze kupiła, po drugie nie używała i po trzecie teraz jeszcze się nie potrafi tego pozbyć. No, nasze emocje, nasze uczucia są bardzo skomplikowane i to się poniekąd wyklucza, ale jednak myślę, że każdy z nas ma doświadczenie właśnie z takim uczuciem rozdarcia. W idealnym świecie pewnie bez wahania uwolnilibyśmy się od tego, co nam ciąży, ale niestety w takim nie żyjemy, więc szczególnie warto wykazać się wyrozumiałością. Rozejrzyjcie się po waszym domu i zastanówcie się, ile jest rzeczy, które kupiliście, żeby sobie na przykład zrekompensować coś, czego nie lubicie w sobie. Brak sukcesów w naszym odczuciu może na przykład prowadzić do kupowania drogich rzeczy, żeby choć na chwilę poczuć się ważnym. Brak czasu dla dzieci może prowadzić do kupowania najmodniejszych ubrań i zabawek, no żeby im to zrekompensować. To niestety jest takie błędne koło, które prowadzi donikąd, bo dopóki nie zaakceptujemy tego, że może nie jesteśmy idealni, popełniamy błędy, ale to nie odbiera nam wartości, to dopiero wtedy być może poczujemy, że już nie musimy trzymać tych rzeczy, że już wystarczy, że można powiedzieć, możemy przestać się karać. Niestety wiele osób boryka się z niskim poczuciem własnej wartości, z brakiem samoakceptacji czy współczucia do siebie samego i to między innymi może prowadzić właśnie do kupowania, do gromadzenia rzeczy, otaczania się nimi. To jest też sposób na odwrócenie uwagi od problemów, próba udowodnienia sobie czy innym, że zasługujemy właśnie na miłość, szacunek, uwagę, ale no niestety nie tędy droga. No i albo można pozwolić przygnieść się tą niepewnością i poczuciem winy, albo można ćwiczyć wyrozumiałość i wreszcie uwolnić się od tego nadmiaru. To oczywiście nie jest łatwa praca, ale można sobie na przykład pomóc pytaniem. Gdybym w pełni zaakceptowała siebie taką, jaka jestem, czego bym już nie zachowała ani nie robiła. I dla jednych będzie to proste, dla innych będzie to coś nie do przeskoczenia, przynajmniej samemu. Dlatego ja przy okazji tego typu tematów też zawsze zachęcam do tego, żeby jeżeli na przykład nie radzicie sobie bardzo z pewnymi emocjami i wiecie, że one mogą mieć wpływ właśnie na to, że gromadzicie rzeczy, to zgłosić się do osoby, która Wam pomoże, do specjalisty, do terapeuty, bo wiem, że to może po prostu bardzo wiele zmienić w sposobie myślenia, w podejściu do rzeczy, do ludzi, do sytuacji. Zakupowaniem, zakupoholizmem czy właśnie zbieractwem może się wiele kryć. To wszystko nie jest takie zero-jedynkowe. To by było na tyle. Mam nadzieję, że wyczerpałam ten temat właśnie takich najważniejszych elementów części minimalizmu. Być może o czymś coś pominęłam, o czymś zapomniałam, także piszcie w komentarzach, jeżeli wydaje Wam się, że coś jeszcze powinno być dodane. Jeżeli film się Wam podobał, to oczywiście zachęcam Was do subskrypcji, do lajkowania. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.